dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Powiem Wam, że dzisiaj pogoda jest taka w miarę. Jest ciepło, gorąco, ale takie słoneczko, chmurki. Także powiem Wam, że nawet fajna taka pogoda. Ja już jestem ubrana, bo właśnie jadę na zakupy. Także więc włosy dzisiaj rozpuszczone, opaska. No i powiem Wam, że jeszcze nie piłam właśnie cappuccina, nie miałam czasu od rana. Ale jak przyjadę, to pewnie wypiję. Także więc, moi drodzy, zapraszam na kolejnego vloga. A strój na dzisiaj to jest taki. Bluzeczka z Sinseya, taka ładna, żółta, w kwiatuszki różowe, pomarańczowe. No i do tego jest spódniczka, taka biała, ażurowa, z falbankami. Czyli taki strój na dzisiaj. Hejka, moi drodzy, już wracam do Was. Powiem Wam, że już byłam na zakupach, właśnie zrobiłam zakupy, byłam w Biedronce i w Lidlu, ale nie będę już Wam pokazywać, bo to takie rzeczy spożywcze, jak zawsze. Lody kupiłam, dwa opakowania właśnie, powiem Wam, w Lidlu, bo były takie właśnie duże opakowania, te w czekoladzie, co Wam pokazywałam, te kolorowe. Ciemna czekolada, jasna czekolada z orzechami, były właśnie w Lidlu właśnie takie większe paczki, kupiłam właśnie dwie, także mamy lody na dzisiaj, bo powiem Wam, że jest bardzo gorąco. Niby to słonko jest takie troszkę za chmurą, ale jest tak cieplutko, że widzicie, ja wyszłam w taką piękną bluzeczkę i właśnie od tego chciałam, moi kochani, zacząć, że ta bluzeczka jest właśnie z Sinseya. Wczoraj wieczorem z Kamilą właśnie my pojechali do Sinseya na zakupy. Chcieliśmy zobaczyć, czy mają coś ciekawego jeszcze na wyprzedaży z Sinseyu, coś takiego letniego, bo wiecie, jeszcze teraz jest piękna pogoda, upały są, także możecie kupić właśnie coś bardzo tanio. I powiem Wam, że ta bluzeczka była na przecenie za 9,99, a przy kasie okazało się, że ona jest za 3 zł. Także nie uwierzycie, zobaczcie, taka piękna bluzka. Ona jest tutaj, ma takie fajne zakładki właśnie porobione. W tyle ona ma po prostu, tyły są całe gołe plecy, bo ona tu jest cała z gumeczek, taki szeroki pas. No i zawiązywana jest na szyi. Powiem Wam, że świetny, bardzo fajny materiał. Ja już ją właśnie dzisiaj założyłam, jak pojechałam na zakupy, bo jest bardzo gorąco. Powiem Wam, że jest tak leciutka, że w ogóle nie czujecie, jakbyście mieli na sobie. Oczywiście macie ten duży tutaj taki dekolt, ale nie musicie biustonosza ubierać. Także wydaje mi się, że bardzo fajnie to wygląda. Owszem, jeżeli ktoś nie lubi, można tutaj jakoś sobie to podszyć i wtedy będzie inaczej, ale mi się wydaje, że to będzie, no nie za fajnie to wyglądało. Mi się wydaje, że tak jest, no bardzo fajnie, jest super. Tylko powiem Wam, że to jest taka dziwna rozmiarówka. Ja z tego mam kupioną L-kę, bo zależy, jak, ile tu jest na biust, także powiem Wam, że były XS-ki, XXS, to były bardzo ciasne, że nawet nie było jak tego założyć po prostu. Powiem Wam, tak mi tutaj gorąco, ale dobra, nagrywam dalej. Także taką dostaniecie za 3 zł, bo ona jeszcze była taniej właśnie przy kasie. Także 3 zł za taką piękną, zobaczcie, bluzeczkę. Także można wykorzystać ją teraz, no i na kolejne wakacje tak samo. Dobra, jedziemy z kolejną z rzeczą. Tylko tu mam już uciętą cenę, bo Kamila akurat będzie to za chwilę ubierać, bo jest bardzo gorąco. Zobaczcie, taki piękny topik, taka bluzeczka. Zobaczcie, jaka ona jest bardzo ładna na takich cieniusieńkich ramionczkach i one, te ramionczka macie tutaj właśnie regulowane i ona jest tutaj, jest z takiej siateczki zrobiona, także ona jest taka przeźroczysta. Właśnie Tofik tutaj do mnie przyszedł, zobaczcie go tutaj. Idź Tofi, siadaj. Także taka bluzeczka i ona z przodu też jest taka przeźroczysta. Ale na biuście już nie, bo macie podszycie, także zobaczcie. Kurczę, osa mi tu wyleciała. No właśnie, wyleciała, z oknem dach otwarte. Także taka piękna bluzeczka właśnie, nie musicie do niej nosić biustonosza, bo na biuście macie po prostu od środka podszycie. I zobaczcie, taki piękny kolor właśnie, taki fiolet, róż, fuksja bym powiedziała. Zobaczcie, jak pięknie jest obszyte właśnie tą koronką. Powiem Wam, Kamila to mierzyła, przepięknie ta bluzeczka naprawdę wygląda, prześliczna. Także przód macie taki, tył taki, to jest rozmiar akurat S, macie pełną rozmiarówkę, w każdym rozmiarze one jeszcze są i cena jej to jest 9,99. Także taka piękna bluzeczka na upały jeszcze.
Kolejna bluzeczka. To jest, zobaczcie, taki top. Kamila sobie też wybrała. Zobaczcie, tak wygląda. To jest taki piękny pomarańczowy. Nie wiem, kamera za bardzo tego pomarańczu nie oddaje, ale jest naprawdę przepiękny, śliczny kolor pomarańczowy. To jest tył. I tu macie przód. I on jest właśnie z tego fajnego materiału. On się fajnie uciąga, bo to jest ten prążek. I to jest rozmiar S. I cena tego 19,99. Także powiem Wam, że naprawdę świetne i też w różnych kolorach je mają. Także Kamila już ma prawie wszystkie kolory. Jeszcze czekamy, bo jeszcze domówiła właśnie na stronie, ale to już Kamila ile? 13,99 na stronie. Tam miała właśnie takiego właśnie topa, tylko w kolorze różowym, tak? Różowy? Różowy, no. Czyli jeszcze różowy ma taki przyjść właśnie do sklepu, także pojedziemy, jak będzie paczka do odbioru. Ale powiem Wam, że naprawdę świetne właśnie te topy są. Tu Wam jeszcze pokażę. Ja sobie taką bluzeczkę wzięłam. Ona była akurat ostatnia. Zobaczcie, taka piękna bluzeczka. Ona jest cała marszczona. Przód, jak i tył. Tylko z przodu macie tu ładne takie, ona jest taka jakby do szpica w serek i tutaj macie takie piękne, zobaczcie, prześrodek marszczeń. Nie wiem, czy widać, ale widać. Tu jest ona kawałek zmarszczona, ale przede wszystkim całą robotę, zobaczcie, robią te tutaj ramionczka. One są przepiękne, tu jest gumeczka i one są całe tutaj, zobaczcie, ażurowe. Taka falbanka. Powiem Wam, jak to przymierzyłam. Przepięknie to wygląda. Do spódniczki, nawet tej, co dzisiaj mamy, tej białej, ażurowej. No, powiem Wam, że świetnie wygląda. Go powiem Wam, one są malutkie. Ja mam z tego rozmiar M. I cena tej bluzeczki to była 19,99. Także powiem Wam, za taką bluzeczkę to wcale jest niedużo. A powiem Wam, że prezentuje się przepięknie. Te ramionczka prześlicznie wyglądają, no i rzeczywiście ona jest biała, ona jest śnieżno-biała, nie tak jak niektóre bluzeczki są kremowe, ta jest rzeczywiście bialusieńka, także naprawdę świetnie ona wygląda, no i te ramionczka robią właśnie całą robotę, bo one pięknie wyglądają, zobaczcie, jak one są ładne zrobione tutaj, falbanka pięknie, pięknie, no super wygląda, także w Sinseju na pewno pewnie takie jeszcze dostaniecie. I ostatnia rzecz, moi drodzy, ostatnia rzecz, już tu wyciągłam. To jest sukienka. Ja już jedną sukienkę taką mam, tylko mam w kolorze takim różowym. No i teraz sobie zakupiłam jeszcze jedną taką sukieneczkę. I ona była na wyprzedaży za 20,99. Zobaczcie, ona jest biała. W sumie na stronie tam pisze, że ona jest jakby trochę kremowa, ale mi się wydaje, że to jest bardziej biały niż kremowy. Także ja mam ją w rozmiarze XS. Także dostaniecie jeszcze kolor chyba miętowy, no i właśnie ten różowy, który ja mam. Ona jest z rękawkiem takim. Oczywiście dekolt jest w serek taki do szpica tutaj. Pod biustem jest odcinana. No i taka jest jedna, druga falbanka. Także na pewno mnie już widzieliście w takiej, tylko właśnie w tej takiej różowej, różowa, liliowa, właśnie taki kolorek tamtama. A ta jest biała. Powiem Wam, że one przepiękne są. Możecie mieć ją po prostu luźno ubraną, a jak nie, to sobie po prostu spiąć tutaj paseczkiem i też przepięknie wygląda. Także takie sukienki jeszcze dostaniecie na stronie, no i w sklepie, nie wiem jak u Was, bo u nas tych sukienek już na sklepie nie ma. Ale na stronie wiem, że są. Także taką piękną sukienkę możecie jeszcze dostać w Sinseju. Także moi drodzy, to by było już wszystko z Sinseja. Także więc, jeżeli kogoś takie rzeczy interesują, lubi takie rzeczy, to wchodźcie na stronę Sinseja. Na pewno jeszcze coś takiego dostaniecie albo po prostu stacjonarnie w sklepie. Także powiem Wam, że te rzeczy naprawdę przepiękne i warto je teraz kupić, bo jeszcze ubierzecie, bo są upały. No i będziecie mieć już na kolejny rok. Także moi drodzy, możecie wchodzić na stronę i patrzcie, bo warto teraz, duża jest promocja na niektóre rzeczy. Także wyhaczycie może dla siebie coś fajnego. A ja teraz, moi drodzy, uciekam, idę gotować, idę nastawić, dzisiaj będzie rosół. Także idę, biorę się za gotowanie.
I my już jesteśmy w Rydze. Po obiedzie, powiem Wam o rosół, ugotowałam. Jest koło godziny teraz w pół do trzeciej, czyli 14:30. Już my nawet zjedli obiad. Ten rosół wypełniał, że bardzo wyszedł, bardzo dobry, smaczny. Także dzisiaj taki obiad. Także zostanie mi jeszcze na jutro, bo ja zawsze duży garść rosołu gotuję. Także na jutro też jest. Powiem Wam, że jest tak gorąco. Nie ma tego słońca, bo chmury są na niebie, ale jest taka duchota, taki skwar niesamowity, że czasem wyjdzie to słoneczko, to tak mocniej grzeje, bo przed chwilą było niebo błękitne. No ale rano były chmurki i teraz widzę, że też wysuszyły właśnie chmurki. Także widzicie, ja jak zwykle jestem w kurze od stroju kąpielowego i spodenki mam, bo u nas na poddaszu, powiem Wam, no nie da się inaczej po prostu chodzić. Trzeba być tak wyrozbieranym. No, powiem Wam, że nawet jeszcze mam kolczyki. Jeden tutaj sobie tylko zostawiłam. Włosy spięte, no bo gorąco. I teraz właśnie na podwórko, bo już właśnie pomyłam nawet gary po tym obiedzie, talerze. Tak więc idę teraz jeszcze na pole właśnie, by zobaczyć na te moje kwiaty, czy trzeba je podlać, czy nie. No bo wczoraj wieczorem u nas padało. Także więc idę zobaczyć, co tam słychać na ogrodzie. Zobaczcie, taka jest akurat pogoda. Takie jest niebo. Chmurki jakieś właśnie tutaj widać, ciemniejsze. Także więc no, taka pogoda, ale powiem Wam, że jest gorąco, bardzo gorąco. Niby te chmury są, ale naprawdę jest bardzo gorąco. Także więc ja tu mam parasol teraz złożony, bo jak słońca nie ma, no to nie rozkładam na razie. Także więc zobaczcie, troszeczkę wiaterek wieje, ale tu choć takie błękitne jest niebo trochę, więc może miejmy nadzieję, że słoneczko wyjdzie. Ale teraz jest, powiem Wam, fajnie, bo jest przynajmniej chłodniej troszkę na polu. A tu właśnie przyszłam do ogródka z drugiej strony i zobaczcie, co tutaj wyszło właśnie od sąsiada, tam za płotu właśnie. Zobaczcie, nie wiem, albo kabaczki to są, albo cukinia. Zobaczcie, jaki już jest tutaj dość duży kula. I zobaczcie, tutaj jest następna. Także więc, o, zobaczcie, ale jakie one ciężkie. No, także widzicie, nie musiałam sama sadzić, bo od sąsiada, jak co roku, zawsze coś takiego do nas przychodzi. Zobaczcie, tu są kwiatki, jest kwiatek, tutaj pączki, no i dalej. Także widzicie, tam od sąsiada właśnie poprzychodziło. Także nie wiem, albo kabaczek, albo cukinia. No zobaczymy, tu jakiś kolejny się robi. Także widzicie, od sąsiada przyszło po prostu do nas. I jak widzicie, nie muszę czegoś takiego sadzić, bo co roku zawsze właśnie tutaj od sąsiada przychodzi. Także zawsze to zostawia właśnie sąsiadka, mówi, a niech będzie, to będziecie mieć. No i widzicie, tego roku też przeszło przez płot, no i jest. No, także już widać takie kuleczki, jak widzieliście. No, zobaczymy, jak to urośnie. No i chwila przerwy na polu. Powiem Wam, że siedzę sobie tutaj właśnie chwilę, bo naprawdę powiem Wam, że jest tu tak chłodno teraz, bo tego słońca teraz nie ma. Chmury się wszędzie pojawiły. Także ten wiaterek teraz taki cudowny wieje, że można siedzieć. Bo powiem Wam, że u mnie na poddaszu, no makabra, nie da się po prostu wytrzymać. Także przydałaby się klima właśnie u nas na poddaszu. Byłoby właśnie chłodniej. Także ja sobie tutaj jeszcze posiedzę. Idę sobie właśnie chyba zrobię cappuccino, bo powiem Wam, że jeszcze do tej pory nie miałam czasu, żeby zrobić sobie cappuccino. Także więc teraz idę, robię cappuccino. Rozłożę sobie jednak ten parasol tutaj, to co, że słońca nie ma, ale będzie tak fajnie się tutaj siedziało. Wypiję cappuccino właśnie, jakieś ciasteczka przyniosę. No, także idę po cappuccino. No i cappuccino, moi drodzy, zrobione w kubeczku. Parasol my tutaj właśnie rozłożyli. No i sobie chwilę właśnie posiedzimy. A tak w ogóle zobaczcie, co mam do cappuccina. To mam takie te bonitki bez dodatku cukru.
o smaku pomarańczowym powiem, że one są bardzo dobre akurat. Także takie dwa opakowania dzisiaj właśnie kupiłam. Także jedno tutaj rozpakuję, zjemy sobie właśnie wszyscy. Także sobie tu chwilę posiedzimy. A tak w ogóle jeszcze Damian ma, o, zobaczcie, coś takiego z kinderków. Także to też jest właśnie bardzo dobre. Także my sobie tutaj siedzimy, pijemy. Właśnie Kamila idzie teraz tutaj do mnie. Zjemy sobie ciasteczka i miejmy nadzieję, że nie będzie dzisiaj padał. Właśnie przyszedł mąż tutaj do mnie. Także wszyscy sobie razem wspólnie posiedzimy pod parasolem. A potem, a właśnie mój mąż się tu śmieje. A później czeka mnie właśnie prasowanie, którego nie lubię, ale niestety muszę wyprasować. Także siedzimy sobie tutaj dalej. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Widać, że wakacje się kończą, zobaczcie, bo basen już po prostu idzie do wyrzucenia, bo zobaczcie, co się z nim po prostu stało. Już był napompowany raz, drugi i na drugi dzień po prostu uciekło powietrze, woda się wylała. Także jak widzicie, zostało tylko tyle wody. No, także więc basenu już nici. Na drugi rok będzie duży basen. Także więc ten do wyrzucenia. On już i tak już był tutaj klejony. Zobaczcie, miał łatkę, ale powiem wam, że od tamtego roku on wytrzymał z tą łatką. Nic się nie działo. No ale teraz już ewidentnie nic po prostu z niego nie ma, bo jak się napompuje, to on tak się właśnie dzieje się z nim. No, także więc on już nadaje się tylko notorycznie do wyrzucenia. No, także więc na drugi rok musimy na kolejny sezon kupić nowy. Będzie tutaj duży basen na stelażu. Także więc no, już żadnych basenów pompowanych, powiem wam, już nie chcę, nie polecam. Chociaż ten naprawdę długo jest z nami, długo wytrzymał. Ale niestety już trzeba się z nim pożegnać. Także pa, basen! I pogoda się, moi drodzy, popsuła. Niestety posiedzieliśmy tyle, co wypiłam cappuccino, pogadaliśmy. No i zaczęło kropić, wyszły takie bardziej ciemne chmury, no i trochę grzmi. Także więc, jak widzicie, moi drodzy, zabieram się za prasowanie. Już tu część rzeczy wyprasowałam, jeszcze mi zostało tyle. Także więc prasujemy, skoro jest taka pogoda, to pracujemy. A ja teraz właśnie korzystam z okazji, póki się chłodno tutaj u nas na poddeszu zrobiło, bo powiem wam, że na polu pada akurat deszcz, także powiem wam, że wyprasowałam wszystko to, co widzieliście, także mam z głowy prasowanie, wszystko wyprasowane, właśnie tu mam tutaj posegregowane na łóżku Damianka ubranka, no i jak widzicie tutaj w tych szufladach muszę właśnie zrobić porządek, bo na pewno znajdą się jakieś bluzy za małe, na pewno coś takiego, co już Damian nie ubierze, więc muszę to wszystko powyciągać, zrobić segregację, powkładam te nowe bluzy, co mu kupiłam, co ostatnio wam we vlogu pokazywałam, także biorę się za porządek, bo powiem wam, że teraz można, bo dlatego, że jest chłodno na poddaszu, a ostatnio jak były te upały, właśnie nie chciało mi się tego robić, bo normalnie lało się z człowieka, nie dało się żadne takie właśnie sprzątania, segregacje robić, bo się po prostu nie chciało, było tak bardzo gorąco. Także teraz jest chłodno, przyszliśmy właśnie do domu, ja zrobiłam to właśnie to prasowanie, wyprasowałam wszystkie rzeczy, no i teraz to, jak mówię, biorę się za komodę tą tutaj. I moi drodzy, pada nadal, niestety, pogoda się popsuła, pada deszcz. Zobaczcie w ogóle, jak jest zielono teraz, jak deszcz pada. To jest tak zieloniutko, a przy tym bardziej tu właśnie ta trawa tak wyschła, tu wyschło, a tu już jest ładnie zielono. Tak więc deszczyk sobie pada. W sumie deszcz potrzebny. Zobaczcie, takie niebo zachmurane. Więc zapowiada się, że będzie padać chyba całą noc. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że chociaż jutro będzie ładna pogoda. No bo dzisiaj to widzicie. Już się zepsuło niestety. Moi drodzy, ja już jestem po kąpieli, odświeżona. Także więc idę robić kolację teraz dzieciakom i sobie mężowi. Także uciekam, ja was serdecznie pozdrawiam, kończę już tego vloga i widzimy się w kolejnym filmie.